Na pewno to było nasze ogromne marzenie i każda z nas wierzyła, że jest to możliwe. I dzięki temu, że świetnie walczyłyśmy w czwórkę, po prostu na poziomie światowym, na poziomie Igrzysk Olimpijskich, ten medal udało nam się zdobyć. To już taki jest poziom skupienia na tej planszy, że powiem szczerze, jak widziałam, że jest 31-30, że wygrywam, to rzeczywiście myślałam, że tak jest. I tutaj jednak tam popędzali trenerzy Chinkę, żeby wykonała natarcie, no i wykonała. Później się okazało, że jednak ten wynik jest w drugą stronę. No zostały 4 sekundy. Bardzo pragnęłam tego medalu, więc postawiłam wszystko na jedną kartę i całe serce włożyłam w to, żeby trafić w te 4 sekundy, a później żeby zadać to trafianie w priorytecie. Bardzo się cieszę, bo no, cała moja rodzina tutaj przyjechała, moi rodzice, moja siostra, mój mąż, mój kuzyn, mój synek, więc bardzo kibicowali, także się cieszę, że tutaj mogłam razem z nimi się cieszyć z tego medalu. Jest to niesamowita nagroda, niesamowite szczęście. Przez to, że trenujemy taką konkurencję, która zalicza się do sportów niewymiernych, nie zawsze jest tak, że ma się to szczęście, żeby po prostu zdobyć ten medal, czy Mistrzostw Świata, czy tym bardziej Igrzysk Olimpijskich. Dlatego cieszymy się, że jesteśmy tego częścią, stworzyłyśmy historię. Mamy swoje upragnione medale olimpijskie i jest olbrzymia po prostu radość. Tak naprawdę wiele razy się z Państwem spotykamy, często nam kibicujecie również podczas zawodów, także absolutnie to nie była presja. My wiemy, że Wy jesteście w pracy i wiem, że przeżywacie te emocje z nami, dlatego to nie jest presja, to jest bardzo przyjemne, że tak wiele ludzi nam dobrze życzy i że jest z nami w tych emocjach, w tych podczas Igrzysk Olimpijskich. Także nie była to presja, a z presją tłumu francuskich kibiców sobie poradziłyśmy. Nie do końca w meczu, ale przegrałyśmy po sportowej walce. Francuski były bardzo dobrze dysponowane, natomiast na pewno te okrzyki, wiwety Francuzów nam nie przeszkodziło w skutecznej walce. Myślę, że będziemy to wspominać bardzo, bardzo długo, to co się wydarzyło w końcówce. Oczywiście jest to efekt pracy wszystkich i to, że ten mecz się tak potoczył, natomiast to, co się zadziało w ostatnim momencie, było na pewno bez precedensu. Cieszymy się. Ja wierzyłam w Olę, bo widziałam w Olę w wielu sytuacjach i wiedziałam, że po prostu ona się odważy i ona to zrobi. I trudno powiedzieć, nie miałam, bardziej w tej dodatkowej minucie trochę wiedziałam, że wie już co robić, to ja teraz sobie zamknę oczy i już nie patrzyłam na to działanie, o wszystko, natomiast jeszcze wierzyłam w to, natomiast nikt nie miał pretensji, sytuacja była bardzo trudna. Myślę, że niewiele osób by sobie poradziło 4 sekundy w takiej konkurencji jak nasza, gdzie trzeba zadać czystą lampę, bo jeżeli nie, to czas się kurczy. Także tak, szapoba dla Oli. Medal olimpijski był moim sportowym marzeniem od zawsze, odkąd rozpoczęłam trenować szermierkę. Rok temu zdobyłam złoto na Mistrzostwach Świata w Mediolanie. Myślę, że brązowy medal na Igrzyskach to przebiło. Wiele emocji nam towarzyszyło, na pewno wielka radość i euforia, bo tak jak wcześniej wspominałam, przez cały dzień musiałyśmy być w pełnym skupieniu, żeby dać siebie wszystko, wytrzymać i trzymać nasze emocje. I dlatego, kiedy już wiemy, że zdobyliśmy ten medal, no to jest wielka euforia, upust tych emocji, satysfakcja, ale oczywiście, że duma. Reprezentujemy Polskę i no cudownie mieć medal i zapisać się też na kartach historii olimpizmu, więc super. Ja wierzyłam do samego końca, że się uda. Mieliśmy bardzo wiele pokładów wiary w dzisiejszym dniu, że się uda. 4 sekundy, jeszcze to jest szansa w szermierce. Gdzieś tam jakby było mniej niż 2 sekundy, to bym troszkę była już zestresowana, ale no te 4 sekundy to wiedziałam, że po prostu jest w stanie Ola to zrobić. Trzymałam za nią kciuki, wierzyłam w nią i zrobiła to. Bardzo dużo też meczów oraz indywidualnych starć kończy się tą dogrywką, czyli tym priorytetem, czyli walką do jednego trafienia. Jest to bardzo, bardzo trudna sytuacja
której poradziłyśmy sobie. Poradziłyśmy sobie i w wielu meczach i tutaj w najważniejszym starciu również. Myślę, że mogę dedykować się mojemu mężowi i trenerowi, Janowi Węglarczykowi, ponieważ był ze mną i on tak naprawdę najbardziej wie, ile kosztowało to nas wszystkich.